To są rozmowy celińskiego. Kłaniam się Państwu nisko. I nie oszukuję. Program jest nagrywany parę godzin wcześniej, ponieważ wieczorem nie mógłbym na żywo prowadzić, ale w programie za to znakomity gość, dr Robert Sobiech z Kolegium Civitas. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ciepło nie. Tak, tak, tym bardziej, że nagrywamy jeszcze jak świeci słońce, to tak już tak. Zgadzamy tak, jest... trochę kuchnię, ale będziemy, rozumiem, emitować wtedy, kiedy będzie ciemno i trochę chłodniej. Tak, miejmy nadzieję, że będzie chłodniej, kiedy już będzie emisja tego programu. No ale ciepło chyba też powinno być miłościwie nam panującym. Bo tak naprawdę ja mam ochotę zadać to pytanie, które dosyć często ci zadaję w tych programach, a mianowicie co musi się stać, żeby wywołać większą reakcję społeczną. No bo to nieraz żeśmy sobie umówili no dobra, to sądownictwo to jest jednak dosyć abstrakcyjne dla przeciętnego Polaka. Praworządność, tak samo. Zawłaszczanie spółek. Zabłaszczanie urzędów, no to też ludzie podchodzą do tego na zasadzie, a wszyscy tak robią. Nieważne, czy to prawda, nieprawda, no ale tak, tak podchodzą. No a w tej chwili obywatele i obywatelki dostają wyraźne sygnały za pośrednictwem mediów, których się nie da wyłączyć, których się nie da rzucić z multipleksu, których się nie da wykluczyć jakimś kolejnym kodowaniem, takim czy innym, bo dostają informacje w sklepie, dostają informacje na targu, dostają informacje w składzie węgla, w składzie nawozów. Mało tego, dostają informacje od browarów, że one zaprzestają. Produkcji piwa ze względu na brak dwutlenku węgla, który był dostarczany z kolei przez producentów z przemysłu chemicznego, przez azoty przede wszystkim. I powiedzmy, przy piwie jeszcze możemy się uśmiechnąć, ale ten sam dwutlenek węgla jest potrzebny w przemyśle farmaceutycznym i to już nie jest do śmiechu. No i czytam wczoraj, czy przedwczoraj publikowany sondaż. Z którego wynika radośnie, oczywiście, bo to jedno z mediów opozycyjnych opublikowało, że PiS nie ma samodzielnej większości, no ale nadal ma największe poparcie. I, I to jest w zależności od tego, czy to jest Zjednoczona Prawica czy PiS, no to tam jest 33 czy 34% głosujących. Druga platforma tam się obija o 29%. No z tego by wynikało, że 30, 34% Polek i Polaków albo nie dotyczy to, co się wokół nas dzieje. Albo po prostu do nich, mimo tych wolnych mediów, jakim są sklepy, składy i targowiska, to do nich nie dociera. No to tak. To rzeczywiście namawiasz mnie na, na długą analizę. Ja bym zaczął od końca i od szczegółu, który, w, 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 który za każdym razem staram się korygować. Te 30% zwolenników PiSów w sondażach to są ci, którzy mówią, że. Idą do wyborów, a tych jest mniej więcej 70%, więc właściwie robi się z tego 20%, ale wystarczy, żeby ta partia prowadziła w sondażach i żeby miała całkiem, całkiem spore szanse na to, żeby objąć władzę przez kolejną kadencję. No i teraz, jakby w, w Twoje pytanie, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie, to trzeba krótko o trzech rzeczach. No po pierwsze, o sytuacji, w której znalazł się sam rząd, no i to jest sytuacja, Głębokiego kryzysu. Ten PiS nie miał właściwie nigdy pomysłu na to, jak zarządzać, zarządzać państwem. Nawet jak miał, i to jest ta pierwsza strategia premiera Morawieckiego, odpowiedzialnego rozwoju, to ją szybko z rozmaitych względów wyrzucił do kosza i powiedział: My będziemy płynąć tak na, na te sondaże, które się pokazują w najbliższym miesiącu, i tak będziemy, i tak będziemy zarządzać. A po czym wymyślił sobie następną kadencję. W Polski Ład, no i okazało się, że to nie da się wpłynąć w kierunku Polskiego Ładu, bo za każdym razem trzeba coś reperować, naprawiać, łatać i tak dalej. Tak? A tak teraz... czy inaczej mamy rekordową liczbę, dwukrotnie wyższą niż rok temu, likwidacji działalności gospodarczej, czyli efekt nowego ładu, tego Polskiego ładu jest. No jest, oczywiście, ale ja myślę sobie tak o pewnej koncepcji rządzenia i o pewnym, o pewnym, o pewnym planie PiSów, w sensie zarządzania państwem i instytucjami, on kompletnie nie wypali. W sensie zarządzania konfliktem kulturowym. Tak, to tu jakby mieli trochę czasu, to tutaj PiS całkiem sprawnie te, zabudowuje wyobraźnię tych 20, czasami 30% Polaków. I tu wydaje mi się, że no właśnie, w dużej części mu się udało. To jest trochę odpowiedź na Twoje pytanie, dlaczego to poparcie się tak nie zmniejsza. To moim zdaniem nie dlatego, że ludzie nie widzą, że PiS jest nieudolny, tylko dlatego, że. No, Pisemus sprzedał taką w narrację dumnego Polaka, który sam wstawi czoło wszystkim, te, wszystkim, wszystkim zagrożeniom i może przetrwać niezależnie od tych połączeń, połączeń, połączeń ko kooperacyjnych. Druga rzecz to, są, to jest ta bieżąca sytuacja. Czyli to wszystko, co się właśnie dzieje z gazem, z inflacją, z uchodźcami, z niepokojem, niepokojem o przyszłość. No PiS bardzo dobrze widzi badania opinii publicznej, z których wynika, że nastroje społeczne są fatalne. Przy większości wskaźników nie było tego w ostatnim dziesięcioleciu tak niskich, niskich wskazań. Niektóre z nich pokazują, że nawet w ostatnim dwudziestoleciu Polacy tak źle o obecnej sytuacji, a przede wszystkim o przyszłości nie myśleli. Więc ten niepokój, ten niepokój jest, oceny rządu spadają, oceny premiera spadają. Tylko jak w każdym kryzysie, częścią zarządzania kryzysowego jest odpowiedź, że skąd to się bierze. W, ja myślę, że, w, no właśnie, to wracam do tej pierwszej myśli, PiSowi, czy jego elektoratowi, je, je, jego elektorat dał się przekonać, że to jest efekt za, czynników zewnętrznych. I tak naprawdę władza PiSu nas broni przed jeszcze gorszą sytuacją. No bo gdyby nie było tak, to jak ja sobie wyobrażam, no bo no próbuję sobie wyobrazić, każdy poprzedni rząd przy cenie benzyny dochodzącej do 8 złotych, no to on by nie przetrwał. Nie, no po prostu byśmy już nie pamiętali, że jest. Tak, dokładnie. dokładnie. No i teraz w pytanie, ile tym statkiem, który nie ma kursu, który reaguje od kryzysu do kryzysu, w, od jednych wypłat odszkodowań do, w, do w drugich, da się dalej płynąć? Pewnie gdyby nie te sondaże i nie zbudowanie wokół siebie. Wiernego, lojalnego elektoratu, który w większości jest bardzo szczelny i odporny na czynniki, na, czynniki, na czynniki zewnętrzne, bo to w samym PISie doszłoby już do rozłamu, do zmiany premiera, i tak dalej. Na razie jest tak, że przy, przy tych sondażach PIS może sobie pozwolić na no, takie rządzenie chaotyczne albo wie, że ma tę grupę ludzi, która go utrzymuje na powierzchni i która przy odpowiedniej konfiguracji czynników może mu zagwarantować również w, kolejny, w kolejne cztery lata rządzenia. No ale nie ma w nas, w Polakach jako populacji jednak tendencji do powiedzenia sobie, że za coś winna jest jednak władza, bo akurat w... Kolejnym tu, tu zdradzę trochę, mniej więcej za godzinę, w, w, w programie Kraków Warszawa będziemy pokazywali przesłania propagandowe, które płyną z telewizji publicznej. No, i tam jest przesłanie, które akurat ludzie, no, którzy mają więcej jak 50 lat, mają prawo pamiętać ze starych czasów, bo idzie przesłanie, że. Wzrost cen cukru to jest wina spekulantów. Wzrost cen chleba to jest wina Tuska. Tam, tam po kolei tam kawałek tych, tych wiadomości będzie. No ale przecież to nie wierzę w społeczeństwo, które chce się tak, bo to trzeba chcieć być oszukiwanym, żeby tę propagandę łykać. No jeżeli pokazuje się tam zadowolonych ludzi, bo chleb jest tylko po 5 zł. A ten sam chleb rok temu był po 3 złote, no to oni chyba w portfelach jednak odczuwają te 2 złote różnicy. Ja nie mówię jednostkowo, tylko to, to mówię jako pewien symbol e, drożyzny. No, to, to jest wzrost o 80% ceny jakiegoś e, towaru. I jeżeli robimy zakupy w sklepie, to, to widzimy. No, trzeba bardzo chcieć, żeby wierzyć, że to pozycja jest temu winna nie, nie masz wrażenia że to jest jakaś taka dosyć mistyczny czynnik w tym całym układzie chyba nie bo my w kolegium sywica w naszym takim centrum studiów na Demokracją zeszłym, w zeszłym rokuśmy robili kilka takich w, w, w badań które realizował cebos między innymi tam też było pytanie cebosu o w, w, to kto jakie są najważniejsze źródła informacji no co się zadaje tak dziwnie, że pyta się, o które z programów telewizyjnych są najważniejszymi źródłami, źródłami informacji, ale tam jest spora grupa ludzi, która mówi żadne, że oni w ogóle telewizji nie oglądają. No i teraz jakbyśmy, w, jak analizowaliśmy to, co się dzieje w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości, no to tam w siedem, ponad 70% elektor, głosujących na Prawo i Sprawiedliwość uważa, że telewizja publiczna. Tylko tam niecała chyba jedna czwarta wskazuje inne źródła, głównie, te, głównie, głównie Polsat. Teraz jak przełożymy to na ich opinię, elektoratu PiSu o tym, no właśnie, w, w, co się dzieje, jak oni oceniają w, w działania rządu, no to one spadają dramatycznie, wszędzie, tylko nie w elektoracie PiSu. W związku z tym jest tak, że ten elektorat przyjmuje tę narrację, którą w dużej części, no w trzech czwartych, którą mu serwuje telewizja publiczna i nie tylko dlatego, że ona jest skuteczna, ale to jest coś takiego, że ci, znaczna część tych ludzi chciałaby dostać potwierdzenie ich wyborów politycznych. Że, że PiS jest tutaj na najlepszy. W związku z tym ma dużą tendencję do usprawiedliwiania. Czyli to, to medium nie jest źródłem ich decyzji politycznej, tylko jest takim elementem mówiącym masz rację. Tak. Tak, bo to jest stara, są to stare teorie medialne, że ludzie nie oglądają telewizji, nie kupują gazet, nie korzystają z mediów dlatego, że one są tak skuteczne w dotarciu, tylko wybierają spośród nich te, które odpowiadają już wcześniej ułożonym poglądom. Słuchaj, no ale to, bo mamy w tej chwili temat Odry. W temat Odry Także w pierwszym odruchu komentariat Pisowski próbował manewrować Niemców, no, ale zorientowali się, że jednak chyba to jest za grube, żeby przekonać, że woda płynie z Dolnego biegu Odry do górnego biegu Odry, to, 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 było, to było za trudne. No ale temat Odry znowu jest czymś takim ewidentnym. No, mamy tę rzekę zatrutą. Mamy masową śmierć wszystkich stworzeń, które w tej rzece żyją. Mamy rząd, który przez dwa tygodnie, znaczy mówię o administracji publicznej, która przez dwa tygodnie nie robi nic, no przecież nad tą Odrą mieszka kilka milionów Polek i Polaków. Nie mam danych dokładnych, ale, ale jest tam kilka dużych miast i, i, wiele, i wiele mniejszych, więc kilka milionów Polaków jest bezpośrednio narażonych. I znowu mamy sytuację, w której no jakoś to się nie całkiem przykleja do tego rządu i do tej władzy. No bo. To oczywiście tutaj są znaki zapytania i pewnie myślę, że powstanie jakieś dochodzenie, postępowanie, dlaczego stało się w tak, 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 a nie inaczej. No są rozmaite w hipotezy. Jedna z bardziej prawdopodobnych mówi tak, no dobrze, to rzeczywiście jest tak, że mamy do czynienia z suszą, wysoką temperaturą, ale, i tu się gdzieś w tle mówi, no ale te zakłady przemysłowe wylewają te swoje w, zanieczyszczone w, te, te wody do Odry przez cały czas. Tak? No i teraz w, jest pytanie o to, kto to kontroluje. No jest instytucja, która to kontroluje. To, się Ale nadal... czy, to ja Ci powiem, tutaj państwo jest po obu stronach, bo z jednej strony są Wody Polskie i, i Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, które powinny to kontrolować i Wody Polskie, które wydają pozwolenia na ten rzut. A z drugiej strony, jak popatrzymy na tę odrę, no to największymi rzucającymi są przedsiębiorstwa, które należą pośrednio bądź bezpośrednio do państwa. No w tej chwili mamy nowe doniesienia na temat KGHM, czyli przy ręcznym sterowaniu tymi spółkami, które mamy od siedmiu lat, no kto bierze pełną władzę powinien wziąć pełną odpowiedzialność. odpowiedzialność. Zatem KGHM no także jest w domenie odpowiedzialności rządu w tej chwili. No tak, tylko że właśnie pokazujesz że odpowiedzialności rządu i jedną z takich, takich mechanizmów, które sprawiają, że ten rząd bardziej dryfuje niż zarządza, jest to, że tam są wewnętrzne walki. Jak już wymieniłeś tutaj te trzy elementy zarządzania, czyli duże spółki skarbu państwa, to jest zupełnie inne zarządzanie, zupełnie inna odpowiedzialność. Potem są wody polskie, które podlegają, jak dobrze pamiętam, Ministerstwu Infrastruktury. A po czym są w ci kontrolerzy z tych inspekcji w te ochrony środowiska, które podlegają te, te ministrowi, te, te ministrowi od środowiska? No i teraz jest ja, tak. W ogóle no, tak. pięć ministerstw jest odpowiedzialnych za nadzór na jedną rzekę. Tak, dokładnie tak. A na końcu są ci kontrolerzy, którzy, no jak ja pamiętam dane dotyczące wynagrodzeń w służbie cywilnej na poziomie tej administracji rządowej, która jest no właśnie w terenie. To oni zarabiają tam grosze. Oni właściwie nie mają prawie żadnych, prawie żadnych, żadnych, żadnych uprawnień. Więc to państwo działa, może działać tak, że te wścieki są wylewane, tak, że jeszcze to się utrzymuje w, na jakimś poziomie zanieczyszczenia, ale jest kompletnie bezradne, jeśli przychodzi jakiś czynnik z zewnątrz, który można przewidzieć. No i teraz. Jakbyśmy pewnie przypatrzyli się, a tych analiz jest mało, bo do tego potrzebne są dane, do tego są potrzebne pieniądze na badania, a przede wszystkim potrzebna jest zgoda tych, którzy mają takie informacje, żeby je, te, żeby je ujawnić. Dlaczego, no właśnie, mamy do czynienia z takimi klęskami w rozmaitych sferach zarządzania? No to, w, to w tutaj jest głęboki kryzys. Problem polega na tym, że wojna w Ukrainie może się skończyć, inflacja może zostać jakoś opanu, opanowana. A jeżeli nastąpi zmiana władzy, to ci rządzący obejmą państwo właśnie w takim stanie, o którym mówimy, tak? i będą musieli działać z dnia na dzień. Więc my patrzymy na sondaże, na to co się dzieje na tym poziomie świadomości społecznej, opinii publicznej, to jest ważne, ale również ważne jest to, co się dzieje w środku tego mechanizmu. I o tym bardzo niewiele, bardzo niewiele wiadomo, bo sama władza o tym nie mówi. Instytucje zewnętrzne, kontrolne typu NIK robią dobrą robotę, ale nie mogą robić wszystkiego. Instytucje, organizacje pozarządowe, które patrzą na ręce też są wycinkowe i w związku z tym my możemy przez miesiąc już odpowiadać sobie na pytanie, dlaczego doszło do katastrofy ekologicznej. Nie wiemy, bo pewnie część informacji jest ukrywana, część jest źle zarządzana, i tak dalej, i tak no, dalej. Ale pyta się mnie, czy to się przekłada na opinie czy na nastroje społeczne, na poparcie polityczne. Na razie nie. Podejrzewam, że jeszcze przez długi czas te dwadzieścia kilka procent Polaków będzie uważało, że PIS jest najlepszą władzą, jaką w, 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 jaka mogła się pojawić w tym kraju. A może nawiązując do tego, co, co mówiłeś przy, przy pierwszym pytaniu, a może to jest tak, że te 20 parę procent tak naprawdę ma w nosie zupełnie. Koszta życia, komfort życia, a jest zafascynowanych i zaangażowanych emocjonalnie w wojnę kulturową, czyli w ten element, który PiS rozgrywa umiejętnie. Więc jest to dwadzieścia parę osób, no, ja już nie pamiętam. Któryś z polityków zetchanowskich kiedyś powiedział, że nieważne czy chyba wicepremier Gawryszewski taki był, że nieważne czy Polska będzie biedna czy bogata, ważne żeby była katolicka. Więc może tu jest klucz do tych dwudziestu paru procent. Ci, tym ludziom nie zależy na tym, czy Polska będzie biedna, bogata i jak rozumiem nie zależy też na tym, tym, że na swoim osobistym jakby statusie, no bo nie wierzę, że te 20 parę procent to są sami ludzie pokroju Daniela Obajtka, który oczywiście bez względu na stan gospodarczy kraju jakoś tam zwiąże koniec z końcem, biorąc pod uwagę zasoby, jakie zgromadził, no ale to nie jest, to nie jest przypadek dwudziestu paru procent ludzi, może oni po prostu w tej wojnie ideologicznej no, uważają, że można cierpieć głód, smród i ubóstwo, by y, żadne lewackie y, teorie nie wchodziły im tutaj i, i nie przeszkadzały w widzeniu świata. No to pewnie jest dwupoziomowe, bo w, no, kształtowanie swojego elektoratu to już ma miejsce od dłuższego czasu, więc jest to proces. W tej pierwszej części to było takie wzmocnienie symboliczne, ale również części finansowe. To znaczy, to nie jest tylko tak, że PiS dranował te, te, te kieszenie. On w pewnym momencie te kieszenie wypełniał. Inna sprawa, że wypełniał kieszenie wszystkich, więc w związku z tym, w, 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 ale to jest, ten, to, jest, to jest ten szerszy plan. Natomiast to, co PiS robi od dłuższego czasu, czyli Próbuje przekonywać do swojej koncepcji Polski, która czasami no to wygląda w sposób karykaturalny, ale w, w, dla części elektora to może być to skuteczne. To znaczy, my możemy być sami, bo jesteśmy silnym państwem. Jeżeli wystarczy nam ekonomiczny, militarny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, już nie z NATO, tylko ze, sta, te, ze Stanami, to my oprzemy się w, 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 każdej, w każdej sile. No i teraz ta wizja Polski jest przekonywująca dla części ludzi, to znaczy w którzy nie wiedzą o tym, po co powstała ta Unia Europejska, że ona gwarantuje bezpieczeństwo, że ona gwarantuje no, stabilizację ekonomiczną, że ona ma różne kanały współpracy dla młodych ludzi, dla rolników, dla przedsiębiorców. To jest system naczyń, po, naczyń połączonych. Ale bardzo łatwo części Polaków pokazać tę Unię jako kogoś, kto zagraża suwerenności Polski rozumianej w sposób kulturowy. Tak? Ta opowieść o zagrożeniu ze strony Unii, no to ma już dłuższy czas. Najpierw byli uchodźcy, którzy tu mieli właśnie sprawiać, że będą polskie kościoły, polskie kościoły zamykane. Po czym były mniejszości seksualne. W, teraz właściwie już nawet nie ma mniejszości seksualnych. To jest w ogóle w powiedzenie, że Unia, no właśnie, że Unia chce nam odebrać tę suwerenność. No to co ostatnio opowiadają właśnie w, w profesorowie te, 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 PiSu. No to jest jakby uzasadnienie tego, o czym liderzy piszą, mówią od dawna, że my chcemy zbudować coś, co będzie taką formułą niezależności czy pełnej suwerenności. Niezależnie od tego, z kim to budujemy. Zwróć uwagę, że tylko agresja w Putina na Ukrainę sprawiła, że nie było dalszych kroków po tym nieszczęsnym warszawskim szczycie, kiedy Premier Morawiecki zaprosił liderów włoskich, francuskich, hiszpańskich, którzy tak naprawdę wspierają Putina z międzynarodową tak, znaczy, budować. swoją, swoją wizję to, to tylko faktograficznie powiem, bo kolejny zjazd był w Madrycie i on się odbył tuż przed nasileniem działań w Donbasie, tuż przed 24 lutego. No tak, ale ci liderzy w te parę tygodni wcześniej przyjechali te, przyjechali do Polski, dostali rządowe limuzyny, dostali w te, spotykali się z politykami. No, pani Le Pen, przecież jak tu jeździła po Warszawie w, no w więc, więc, Prawda, W tym sensie no, w te Putin tutaj wywinął taki no, nieoczekiwany w te, te numer, bo w, chciano się dogadać ze zwolennikami Putina. Ja myślę, że profesor Krasnodębski ma wiele racji. No Putin nie jest w tym momencie takim bardzo silnym zagrożeniem, jakim jest Unia Europejska dla tak, dla tak rozumianej w Polski Tak. Tak. Mhm. Dla, dla takiej wizji, No, ale wiesz, bo tu, tu znowu, bo mamy takie zderzenia i mamy w mojej ocenie bardzo konsekwentną i bardzo sprawnie, o dziwo, w jednym przypadku mogę powiedzieć, że PiS robi coś sprawnie, to mówię tu o tej pracy nad umysłami. Bo faktycznie w ta kolejna napaść, nasilenie napaści Putina na Ukrainę spowodowała, że oni musieli trochę zwinąć żagle, ale jako ktoś, kto dosyć regularnie bada polegzitowe wątki w. Publicystyce, w wypowiedziach polityków PiSu, to zauważam, że to, to było takie chwilowe zawieszenie, bo w tej chwili już wróciliśmy do pewnych narracji antyunijnych i de facto prorosyjskich. I cały czas moim zdaniem, nawet jak Krasnodębskiego słucham, on już się na to nie powołuje, ale w ubiegłym roku. Popularne były tezy ustalone na klubie wałdańskim, to jest taki, takie, no zastanawiam się do czego to porównać, no to takie no, trochę bardziej polityczne, ale forum Dawos Ruskiego Mira, gdzie Władimir Putin zaprasza intelektualistów i partnerów do rozmowy, no i stamtąd wyszła oferta tak, to zostało przetłumaczone jako rozsądnego konserwatyzmu, któremu Rosja będzie sprzyjać we wszystkich krajach europejskich. Czyli generalnie chodzi o tych, którzy nie lubią Unii Europejskiej, nie lubią integracji europejskiej czy euroatlantyckiej, i tutaj Rosja jest. I ta oferta, mam wrażenie, tuż tuż była podchwytywana prawie oficjalnie, Z niej się... Z niej się ona oczywiście gdzieś tam wisi na zapleczu, ale oczywiście w tym momencie nikt o tym nie powie. Jakkolwiek wypowiedź profesora Krakowskiego, to ja wpisuję w tę ofertę, jak, mimo że on jej nie przywołał, nie przywołał wprost. No ale martwią mnie też efekty całej tej pracy. Bo z jednej strony Politycy, szczególnie opozycji, lubią się podpierać tym, że o, nie, nie, z Europą to my jesteśmy na dobre i na złe. Tu 80-90% Polaków e, i chce być w Europie. A z drugiej strony czytam badania. Ostatnio portal, e, portal sieci, e, czyli portal braci Karnowskich, e, zamówił takie badanie. No i na, nawet zakładając, że jest to badanie, Pewnie pytania były ustawione tak, żeby było wiadomo, jak odpowiedzieć, ale jest pytanie, czy Unia Europejska traktuje Polskę sprawiedliwie w tym sporze? I wyobraź sobie, że 45% badanych mówi, że nie, że nie, e, czyli ten wątek walki o praworządność, w której jesteśmy nierówno traktowani podobno, czyli ta narracja się utrwala. Każde badanie dotyczące kwestii uchodźczych, za wyjątkiem uchodźców ukraińskich, pokazuje, że jesteśmy zupełnie przeciwni temu, co jest założeniem i polityką Unii Europejskiej i jej organów w tych kwestiach. Czyli. Z mojej obserwacji wynika, że ta praca nad zachydzaniem Polakom Zachodu i Europy przynosi efekty, i trochę się tym, nawet nie trochę, po prostu się tym martwię, bo powierzchowna deklaracja tak, chcemy być w Unii Europejskiej, to jedno, a odpowiedź na różne konkretne pytanie to druga rzecz. No tak, to jest oczywiście pytanie, w jakiej Unii Europejskiej chce być PiS. Da? On mówi tak, my nie wychodzimy z tej Unii Europejskiej, ale też mówi głośno i wyraźnie, chcemy ją zmienić da? No, na taką zmianę, o której żeśmy, te, żeśmy poprzednio, poprzednio, poprzednio mówili. Pytanie jest takie, dobra, no ale co Polacy, jak na to Polacy reagują? No i to jest trochę tak, jakbyśmy wracali do tego wątku o tej benzynie prawie po 8 zł. No, gdyby pop jakiś poprzedni rząd powiedział, że w, codziennie płaci w, te milionowe kary, na, że w, zabiera się Polakom pieniądze i przekazuje się do Brukseli, bo coś, coś nie działa, żeby powiedział, że w, no, wszystkie państwa Unii Europejskiej dostają pieniądze, z krajowych planów odbudowy, no, budują za to. O właśnie, przepraszam, do, dorzucę jeszcze. Było pytanie, było też badanie dotyczące KPO, i tam było około 20% respondentów mówiło, należy wypowiedzieć KPO, bo ich nie lubimy. No to jest tak, no to mam, wracamy też do początku, czyli o tych 20% prawdopodobnie, gdyby zrobić takie bardziej pogłębione badania z większą liczbą pytań z elektoratami, to by się okazało, że te 20% to jest mniej więcej ten elektorat PiSu, który uważa, że jest świetnie, że rząd sobie radzi, że należy podziękować Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Ta? Problem tylko na razie, jeszcze nie rozwijając wątku Unii Europejskiej, polega na tym, że te 20% jest tak sprawnie zarządzane, że 80% może być przeciw, ale i tak nie ma nic do gadania. I jeszcze w, stoi przed perspektywą, że przez następne 4 lata też nie będzie miało nic do gadania. I w, ale to jest jakby oddzielny wątek, który był już w, w no bardzo długo rozważany. Jak sprawić, żeby te 20%, w, żeby ten nogą 20% nie machał całością 80%. Natomiast no wracając do tego wątku o, o KPO, no gdyby poprzedni rząd powiedział, no dobrze, słuchajcie, wszyscy z Unii biorą pieniądze, bo Unia w. I daje ze swojego budżetu, i z pożyczek bardzo fajnych na, na rynku, wszyscy z tego korzystają, tylko my nie, Bo to prawdopodobnie wrzawa byłaby taka, że ten rząd przetrwałby parę tygodni. Na? Jako rząd, który po pierwsze nie umie dogadać się z Unią, a po drugie, jako rząd, który marnotrawi pieniądze Polaków. Na? I w, to się dzieje już od dłuższego, od dłuższego czasu. No, w tej chwili jest taka akcja ratunkowa. Ja ją czytam w ten sposób, że no nagle na KPO, który został zatwierdzony w sensie tego, co ma się zrobić w ochronie środowiska, w cyfryzacji, w infrastrukturze i tak dalej, te wszystkie działania zostają finansowane no z, nawet nie z polskiego budżetu, tylko z pieniędzy pozabudżetowych, ale polskich, tylko po to, żeby je utrzymać na, na wodzie, w, ale że szansa, że do tego do, dojdą właśnie te Pieniądze europejskie w, jest niewielka. Ale teraz, właściwie, ja rozumiem, dlaczego o tym rząd nie mówi, ale nie rozumiem, dlaczego opozycja o tym nie mówi, że przecież KPO jest reakcją na pandemię, jedną z przykładowych, świetnych reakcji Unii Europejskiej, która się dogadała, wszyscy się dogadali, że nagle w tej trudnej sytuacji my weźmiemy, Kredyt, który trzeba będzie spłacać, jak ja słucham specjalistów za lat 20 czy 31 laty tego, tego kredytu, po to, po to żeby w, w tym momencie dać no, impuls jest dla to, gospodarki. I jest to, dodajmy, najtańszy kredyt na świecie. W to tak. tam jest na jakiś ułamek procenta, no, ale... to. No ale to w związku z tym Polacy tego nie wiedzą. Polacy uważają, że gdzieś jest rząd, który daje, prawda? a Unia Europejska jest taka, która, te, która, która zabiera. No i teraz e, oczywiście to jest temat do bardzo ciekawej rozmowy. Dlaczego udało się doprowadzić do sytuacji, w której rząd cieszący się poparciem 20% przy spadających nastrojach, inflacji, w widmie kryzysu gospodarczego ma się zaniechań, w afer te, 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 te obyczajowych utrzymuje się przy władzy. I dlaczego, i to jest jakby ten wątek, o którym nie należy zapominać, bo uważam, że należy o nim nieustannie mówić, ma całkiem spore szanse na przedłużenie swoich rządów. No dobrze, a czy odpowiedź przypadkiem nie leży po stronie? opozycyjnej. No bo przed chwilą sam zgłosiłeś pewną pretensję, że ta opozycja nie potrafi wygrać KPO. Mówię o wygraniu takim medialno-PR-owym. No, no może tu jest, tu, jest jakiś, tu jest jakaś łatwość przyjęcia przez tych, którzy głosują na PiS że jest to bezalternatywne, że oni tak naprawdę, no dobrze, ten, nawet jeżeli dostrzegają, nawet jeżeli nie są w tym takim korze korów e, PiSu, nawet jeżeli dostrzegają, że no, tam nie wszystko działa tak jak trzeba, to oni dochodzą do wniosku, że no, no ale na kogo będą głosować? No, no nie mają e, alternatywy, e, a ja mam wrażenie, że. Główna partia opozycji, czyli Platforma Obywatelska, która oczywiście odbudowała swoją pozycję głównej siły opozycji, co było jeszcze dwa lata temu, wcale nie było takie pewne. Odbudowała, miota się pomiędzy próbą jakiegoś takiego modernistycznego podejścia do Polski, a staniem się lepszym pisem. Czyli taką jakąś konserwatywno-zachowawczą partią, i nie wiem, jak ty odbierasz. Ja mam pewien dysonans poznawczy, jeśli chodzi o platformę, która potrafi nam się z dnia na dzień zmieniać. No, moim zdaniem, brakuje tutaj pewnej konsekwencji. Ja nie rozstrzygam, czy platforma powinna być konserwatywno-zachowawcza, czy jakaś postępowo-modernistyczna, ale uważam, że powinna być jakaś. No to, tu zgoda w tej części, o której mówi, że powinna być jakaś, jak ja patrzę na to, głównie to chodzi o Platformę, ale też o innych polityków, to w warstwie komunikacji to jest czysty model reaktywny. PiS zrobił coś, PiS wypuścił ścieki, w, 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 wiceminister PiSu dostał w traktor, tu się w, zdarzyło coś w szkole, a tu jest pod, taki podręcznik, my na to reagujemy. W związku z tym pokazujemy, jak ten PIS fatalnie, te, te fatalnie, fatalnie rządzi. Większość zwolenników w te, i partii opozycyjnych i nawet tych, którzy mówią, że nie będą głosować, wie o tym, że PIS fatalnie rządzi. Tak? Problem polega na tym, że, nie, że pra, Platforma nie jest w stanie pokazać tego, o czym warto mówić. Czyli czy narzucić tak zwanych swoich tematów. Tak? I teraz w to trochę sprawia, że znaczy to w dużej, w dużej części sprawia, że no te sondaże partyjne są nieruchome. Wszyscy się utwierdzają w swoich okopach, siedzą tam i jest im. Byłem przekonany w, wczoraj i dzisiaj jestem jeszcze bardziej przekonany. W, tak, dokładnie, w, dokładnie tak. taki. nie ma żadnego czynnika, który by e, doprowadzał do jakichś do jakich, do jakich przesunięć. Częściową przyczyną tego właśnie no, zastygnięcia w okopach jest no, właśnie ta reaktywność. No, ci, którzy wiedzą, że PIS nie potrafi rządzić, to już w te, te wiedzą, mogą dostać, w te, 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 mogą dostać silne sygnały. Ci, którzy wiedzą, że PIS przekracza i narusza rozmaite standardy de państwa demokratycznego, od dawna o tym wiedzą. W związku z tym, jak Donald Tusk mówi, że PiS jest i niekompetentny, i nieetyczny, tak, to ma rację. Tak? Tylko teraz, żeby zrobić następny krok, to trzeba pokazać, że my będziemy bardziej kompetentni i bardziej etyczni. I wyjście z takimi tematami, które by pokazywały, że my będziemy rządzić inaczej niż PiS. Przekonywanie, że PiS jest fatalny, to już zostało zrobione. To już ci żołnierze w tych okopach wiedzą, że tak, że tak jest. A te 20% żołnierzy PiSu, którzy siedzi w innych okopach, wie, że PiS, PiS nas broni przed zalewem Unii Europejskiej, przed powrotem do władzy Tuska, liberałami, kradzieżą itd. i tak dalej. Oni w tą opowieść w dużej, części, w dużej części wiedzą. Więc teraz pytanie, czy taki Stan poparcia politycznego będzie utrzymany przez cały rok, i, w, i w, przed, tuż przed wyborami te sondaże będą takie jak teraz. Czy zdarzy się coś, w, w, co zmieni te sondaże? Ale to coś, moim zdaniem, jest mało prawdopodobne, że będzie to jedno wielkie wydarzenie. Że jakieś wydarzenie nagle odwróci, w te, odwróci w te, te, te wybory i te afiliacje. Afiliacje polityczne, to może być wynikiem pewnego procesu, który już w tej chwili powinien się zacząć, który no, będzie z jednej strony polegał na tym, żeby tę część niezdecydowanych przyciągać do swoich partii, a z drugiej strony na tym, żeby tę część, która może wątpić w, w elektoracie PIS-u, no, jakby trzymać się tylko tych badań Cebosu, u no, to, to bym oceniał ją na 20%. Żeby sprawić, że ci po prostu w... przynajmniej przestaną popierać PiS. Oni nie przerzucą się w... Do... W... do innych partii. Jak słucham liderów partii politycznych, że oni w pewnym momencie w... chcą pozyskać zwolenników PiSu na rok przed wyborami to jest, to jest wysoka na... to, to jest duża naiwność, albo taki cynizm wo... w... W... Pol... polityczny, ale ten proces warto, warto rozpocząć. On się Chyba jeszcze nie zaczął, moim zdaniem. Słuchaj, a czy nie masz wrażenia, że opozycja nie chce korzystać na tym, że tam jest więcej niż jedna partia? Co mam na myśli? No jak jest więcej niż jedna partia, to opozycja mogłaby pokazywać się z różnych stron. Mogłaby być pewna różnorodność. O ile przy PSL-u można powiedzieć, że oni jakoś tam akcentują swoje większe przywiązanie do konserwatywnych y, tradycji, o tyle no, mimo tego, że nie, pe pewnie jestem, to, mam trochę więcej wiedzy niż przeciętny obywatel, bo obserwuję tę scenę polityczną, no to naprawdę, gdybyś postawił mi pytanie że ja tu wymienił różnicę między Platformą a Polską 2050, takie różnice wizerunkowo ogólne, to miałbym potężny, potężny problem, bo ja wiem, że w szczegółach oczywiście tu są inne akcenty, ale to są generalnie w zasadzie partie pod tym samym, pod tym samym hasłem różniące się estetyką i liderami, a nie jakąś głęboką e merytoryką. E no, lewica, która w niektórych e sondażach e no już zaczyna mieć poważny problem, zaczyna tam gdzieś w okolicach 5% e krążyć, no to poza tym, że w którymś momencie e odróżniła się poparcie właśnie choćby dla e Pisowskiej procedury KPO, to tak naprawdę też się szczególnie nie odróżnia. Jest jakaś taka mętna, bezbarwna, nie, nie, wysuwa, nie wysuwa jakichś postulatów, które by ją. Bardziej niż ta bieżąca postawa polityczna odróżniała? Czy, czy możemy my tutaj tracimy? No bo ta wielość, różnorodność mogłaby powodować, że budujemy blok opozycyjny, który ma 60% poparcia, a nie taki, który w sumie ociera się o 50%? To jest oczywiście pytanie, które się pojawia w tych naszych rozmowach już od dłuższego, od dłuższego czasu. No i tak. My... Na poziomie takim taktycznym, no to to jest odpowiedź taka, no jak długo w liderze partii politycznych będą uważać, że w zachowanie własnej odrębności czytaj, idziemy sami do wyborów. My jest, mamy, jesteśmy świetni, mamy swój program, przełoży się na ich dodatkowe zyski. Czyli oni zakładają, że przez ten rok jeszcze się przyciągnąć dodatkowych wyborców albo kosztem innych partii? Przeważnie kosztem innych partii albo kosztem tych, 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 tych niezde, niezdecydowanych. Tak? Natomiast tu jest taka obawa, że jak my będziemy, i oni większość liderów o tym, o tym mówi tych partii mniejszych, że jak my będziemy kojarzeni z platformą, no to część rozwolenników odpłynie. No ale to już są badania, już były robione kilka razy. Jeżeli odpływają, to jakieś minimalne odsetki. Już wiadomo, że jeżeli byłyby pewne wspólne pomysły na to, jak tę Polskę zmieniać, one nie muszą przekreślać odrębności poszczególnych partii. Ale można powiedzieć, dobrze, po wyborach my zrobimy koalicję. Koalicja będzie zajmowała się A, B, C, D. Mamy tutaj tak takie, takie pomysły, na przykład na kwestię mieszkaniową. Tak? Trochę się różnimy, ale, się w tym momencie, w te, ale w tym momencie się, się dogadam. Tu obawa, że w pewnym momencie jest tak, że no, nie pozyska się dodatkowych głosów. Czytaj, przekładając to już na konkret, nie, po, nie znajdzie się miejsca dla dodatkowych posłów w parlamencie, albo dotacja budżetowa będzie trochę mniejsza, przekre, w, te, przekreśla powodzenie całości. Jak ja mówię o tym, że PiS może w, tylko w, te, wygrać w następnych wyborach, to jednym ze scenariuszy jest scenariusz taki, że te partie, dwie małe partie, które w tej chwili, jak mówię, są na granicy progu wyborczego, czyli w, te lewica i w, te PSL. Te sondaże są robione przy deklarowanej frekwencji ponad 70%. Ona nie będzie realna. Znaczna część z tych, którzy mówią, że głosują na te, na te partię, pewnie zostanie w domu. Jak one spadną poniżej progu wyborczego, no to pisma właściwie autostradę do jest. I teraz one mogą nie spaść, kiedy pójdą w bloku. I tu wracamy do początku. No, ale ich liderzy mówią, nie pójdziemy w bloku, bo może jeszcze do tego roku uciłamy sobie ze trzy punkty procentowe. Co się nam przełoży na czterech dodatkowych posłów? Może ktoś znajomy wejdzie do parlamentu, a my będziemy mieli trochę większy, te, trochę większy budżet. No, w, duża część wyborców to widzi. E, I podejrzewam, co sobie myśli w tych głowach. Że w, e, oni się specjalnie do rządzenia nie nadają. Bo przecież w większość świadomych ludzi wie, że jak nawet opozycja wygra, to nie wygra jedna partia. Już nie będzie tak, że jedna partia będzie miała w większość, trzeba się będzie dogadywać w każdej sprawie. Jeżeli oni se, się nie potrafią dogadać przed wyborami, widząc, co się dzieje i w, kiedy e, no, otwiera się perspektywa trzeciej kadencji pis e, no to taki wyborca może sobie powiedzieć: No, ale co oni są bardziej? E, i w, tu trochę koło się, koło, koło się, koło się zamyka. Pisma kolejne, wyniki sondażu, że może no, nie zwycięża z taką dużą większością, ale zwycięstwo jest bardzo prawdopodobne. W, e, e, idzie to w telewizji, w tak zwanej pu, pu, publicznej, i elektorat pisu to widzi. Dlaczego ja mam odpływać, kiedy ta partia nadal prowadzi? Jest silną partią. No, a mamy zamknięty mechanizm, który się, w, który się krok po kroku, krok po kroku nakręca. I mimo nieśmiałych prób właściwie nikt nie jest w stanie zmienić tej sytuacji, czyli zrobić to, to o czym ty mówisz, że w pewnym momencie mamy jakieś kwestie, jakieś tematy, my razem występujemy w tych kwestiach. Może pokazujemy, że mamy jakąś, jakieś różnice, ale to można, no, jak, można iść wątkiem niemieckim. No, nie, Niemcy szli mówiąc, dobrze, takie koalicje są możliwe, takich nie wykluczamy, zobaczymy jak to będzie po wyborach. Po wyborach, jak stworzono koalicję, o nas w, te, te, te politycy zamknęli usta, chyba przez miesiąc siedzieli razem nad programem, uzgadnianiem powiedzieli: Dobra, to jest nasz program, działamy. No. E, e, I w ale to jest możliwe w społeczeństwie niemieckim, który wierzy... Wiesz, uśmiechnąłem się do własnych myśli, bo po, po jakiś czas temu, jak ta koalicja została zawarta, to w tym programie rozmawialiśmy o... Już nie pamiętam, kto był moim gościem, ale rozmawialiśmy o tym, że w Niemczech pisze się 160 stron programu merytorycznego, a w Polsce pisze się jedną kartkę z podziałem dotacji i... To jest różnica między polską a niemiecką umową koalicyjną, bo w Polsce umowa koalicyjna to jest taka jedna kartka, gdzie jest tabelka, kto ile dostanie z dotacji. No tak, i w związku z tym przy takich mechanizmach Niemcy po II wojnie światowej do lat 60. potrafili się odbudować i być potęgą gospodarczą. A my próbujemy no, z całkiem niezły, niezłymi rezultatami no, budować swoją, swoją pozycję gospodarczą, ale no i właśnie to jest taki, ciągle jak politycy PiSu mówią o tej wielkiej Polsce i tej Unii Europejskiej, że ona się świetnie rozwija i po co nam to, no to może byśmy najpierw, nie wiem, Litwę albo Łotwę przegonili. A może zacznijmy od takich drobnych zwycięstw, nie mówiąc już o Słowacji i Czechach. Okazuje się, że w, to wcale nie jest tak, że w, my jesteśmy tacy świetni, bo ten w, przypływ Unii Europejskiej, dobrego zarządzania te finne łódki podnosi przynajmniej równo, a niektóre nawet szybciej. Te łódki, które startowały z, w podobnej sytuacji jak my. Nie, nie chcę wracać, bo, bo oglądałem te wiadomości. Czesi mają drożej, słuchaj. Widziałem w wiadomościach TVP. Mają no, drożej. W Holandii to... jest benzyna, tak, po 10. Tak, tak. oczywiście, no, <laughs> mamy lepiej. Słuchaj, no, ale w tej całej konstrukcji, o której mówimy, to są jakby dwie rzeczy. Z jednej strony można sobie wyobrazić sytuację taką, którą politycy, na przykład platformy uznaliby za, za korzystną, że w tym momencie decydującym, jeżeli nie dojdzie do koalicji jakiejś takiej szerszej, w tym momencie decydującym być może ten brak koalicji będzie dla nich korzystny, bo po prostu małe partie zostaną zjedzone starą, dobrą zasadą: nie trać głosu. Czyli nie głosuj na małego, który nie wiadomo, czy się wczołga do parlamentu, przy pewnym poziomie antypisowskich emocji. Po tej naszej stronie sceny politycznej, to może, to może zadziałać. Szczególnie, że tutaj akurat politycy platformy mają takie doświadczenie z 1993 roku, kiedy ich formacja, czyli Kongres Liberalno-Demokratyczny, zanikł. Tam też padło hasło, że, że nie, nie, nie głosuj na małego, co się nie wciąga. E, no, zyskała na tym wtedy Unia Demokratyczna. E, ja nawet w rozmowach z, z ludźmi platformy słyszę, że ta trauma jest do dzisiaj u tego pierwszego pokolenia platformy, czyli, czyli byłych kaldowców, ale oni, oni po prostu mogą na to liczyć, że ratuj się kto może, trudno. No, nie wiadomo, czy ta lewica wejdzie do Sejmu, nie wiadomo, czy ten PSL wejdzie do Sejmu. Trzeba zacisnąć zęby i zagłosować na tego, który ma szansę przejąć władzę. No to oczywiście tak, to wymagały bardzo takiej pogłębionej diagnozy, czy rzeczywiście coś takiego jest możliwe i ta część wyborców, o których oni myślą, te tak by, się, tak by się zachowała. No ja mam w pamięci twarde dane, które pokazują, jaki jest efekt takiego myślenia. No te w prawie 8 lat temu, to ciągle powtarzam, na obecne partie opozycyjne głosowało prawie o dwa miliony osób więcej niż na, niż, na, niż na PIS. PiS miał wtedy samodzielne rządy. Cztery lata później na te same partie zagłosowało no, ponad 800 tysięcy ludzi więcej niż na PiS Pisma, samodzielne rządy. Tak? Więc ile jeszcze można czekać w, e, i pokazywać, że. że wierzy się że, się, że będzie, że będzie inaczej. Tak? To są. Ci sami wyborcy, którzy głosowali na te drobne partie 4 lata temu, 8 lat temu, może doszli jacyś nowi, ale oni nie kierują się tą logiką. To już było widać. Więc w związku z tym liczenie, że może zdarzy się cud i nagle w pewnym momencie świadomości wyborców coś się radykalnie zmieni, no to jest takim myśleniem życzeniowym, bardziej powiedziałbym magicznym. Słuchaj, na koniec jeszcze, bo my tu sobie układamy różne koalicje, rozkładamy różne liczby, a na koniec dnia w komisji sejmowej może przejść taki projekt, który sobie pójdzie do Sejmu, że zrobimy sobie 100 okręgów zamiast 40. U odpowiednio ustawimy ich ich granice. Te okręgi siłą rzeczy będą miały mało mandatów, tak, czyli mniejsza będzie liczba mandatów w okręgu i wszystkie te nasze rachuby no, nie będą warte funta kłaku. Tak, nie, to jest bardzo, to jest bardzo możliwe, no, że to jak mówiliśmy, że o tym, że w standardy tej demokracji liberalnej, takie dobro obyczaje, to, to jest coś, o czym te, te rządzący zupełnie, zupełnie nie myślą. No Możliwe są niestety również dla mnie i w bardziej pesymistyczny scenariusz. Tam. Mamy za wschodnią granicą prawdziwą wojnę. Sytuacja może się różnie potoczyć, a nawet może być sytuacja podobna do tej, która chyba trwa nadal, da, bo to są takie drobiazgi, nad którymi, dla mnie to nie są drobiazgi, nad którymi my już przechodzimy do porządku, do porządku dziennego. Tak? Uzgodniono, że w telewizji mają działać na nowych platformach cyfrowych. Tak? Ludzie kupują dekodery, nawet dostają dofinansowanie za te, te, za te dekodery w, i na tych dekoderach ma być ta no właśnie, mają być nadawcy właśnie i finansowani z kieszeni podatników i prywatni w, i wszystko fajnie. Ale nagle w pewnym momencie w Prawo i Sprawiedliwość mówi, no dobrze, ale jest sytuacja nadzwyczajna. My w dużej części kraju nie, nie, nie będziemy używać tych dekoderów, możecie działać po staremu, tylko pod jednym warunkiem, że będziemy, że będziecie oglądać naszą telewizję. A? W to jest oczywiście, pewnie jakby to dać w ręce prawników, no to można by znaleźć w no, całą długą listę naruszeń. Ale pis mówi, ale my działamy w sytuacji wyjątkowej, mamy większość i chce nam coś zrobić. W związku z tym w, na takiej ścianie wschodniej, a prawdopodobnie również w innych miejscach oglądasz tylko to, co ogląda jest jeżeli, jeżeli ludzie oglądają to oglądają, to, to nie to, co ogląda lektorat, elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Więc w, e, e, tu naprawdę ja bym nie chciał być wielkim pesymistą, ale różne scenariusze są możliwe. I czekanie do ostatniego momentu jest naiwnością. W związku z tym, jak ja widzę takie no, w zapowiedzi, że już w Komitet Obrony e Demokracji się dogaduje i robi. Ten sieć właśnie ludzi, którzy mają te wybory nadzorować, no tak, to są już takie ruchy, które te w, dobrze się w tej, chwili, w tej chwili pojawiają. Nie wiem, jak one, jak rzeczywista organizacja te, te wygląda, na ile to jest zapowiedź, a na ile ci ludzie faktycznie są. Ale w, no, to nawet jak to jest powielenie tego, co Pis już wymyślił, no to to jest w pewnym momencie przygotowanie ludzi, że na pewno na pewną zmianę, bo najgorsze to w czym co mówisz. Dla zwolenników opozycji byłoby to, że my czekamy, bo może się coś magicznego wydarzy. No byśmy mogli długą listę tego, co mogło być i byłoby pewnie, nie wiem, 8-10 lat temu punktem zwrotnym wymieniać. Każde, z tych, każde z, tych, te, te, z tych wydarzeń nie zmieniło tej sytuacji. Więc nie, nie ma żadnych podstaw, żeby nagle czekać, że. Ta, to, wydarzenie, to wydarzenie, to wydarzenie przyjdzie. Z kolei m, elektorat Prawa i Sprawiedliwości jest na bieżąco u, ut, utwierdzany w tym, że to jest fajny rząd, że on nas broni, że on nam daje, że on nam zarządza, że w, nawet jak jest coś nie, tak to e, te, szybko, e, szybko reagują. E, I e, no, żeby tak zakończyć, no, takim już. No, f, f, pesymistycznym stwierdzeniem. No to jest oczywiście, generalnie rzecz biorąc, jakość polskiego obywatela. Ja w, w, pragnę tylko powiedzieć tak, no w PRL-u oczywiście było tak, jak było. Nikt ludzi nie zmuszał dochodzenia do wyborów, Ale te statystyki PRL-owskie, że ponad 90% szło, w, są prawdziwymi statystykami. No, dobra, Gdzie nie chodzili, nie chodzili Zatem, dlatego, że kochali Gierka, nie, nie, ale wiesz, to, to, jest, to jest fajne zjawisko, kiedyś mógłbym pogadać, bo ja mam taki epizod w życiu, że ja kiedyś liczyłem tę frekwencję w latach 80., jako czujka oczywiście drugiej strony po wezwaniu do bojkotu, i komisja wywiesiła, że było 96%, a naprawdę było 78%. Więc oni trochę skłamali. Ale tak między nami mówiąc, znajdźmy wybory po 1989 roku z taką frekwencją, więc ludzie szli, ludzie szli, 78% mówię o obwodzie, który ja obstawiałem, żeby donosić jak bojkot wyszedł, no bojkot nie wyszedł. No, więc dlatego w, też to na, jakby w, na, na końcu tej listy, ale może to będzie kluczowy czynnik pod tytułem, no jakimi jesteśmy obywatelami, na ile coś, coś, co w innych krajach nie przechodzi, w Polsce przechodzi i dlaczego? No, to jest pytanie, na które możemy sobie odpowiadać indywidualnie i zbiorowo. Obawiam się, że. Jeśli odpowiemy uczciwie, to, to to nie będzie dobra, jakaś taka sympatyczna, optymistyczna odpowiedź. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze ja spotkanie. Mówię. Państwa i moim gościem był dr Robert Sobiek z kolegium Civitas. Kłaniam się do następnego razu. To jest reset obywatelski.